Cześć! W poprzednim odcinku zajmowałem się materiałami statycznymi i dosyć prostymi. Teraz też materiały nie będą znacznie bardziej złożone, ale będą dynamiczne, czyli będą się poruszać na modelu. Wybiorę super program Paint, w którym wybiorę właściwości i rozmiar obiektu. Tekstury. Tekstura musi zawsze być potęgą dwójki, najlepiej gdy jest kwadratowa. W tym przypadku wybiorę 512, ale może być 102, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, lepiej nie więcej. Ewentualnie maksymalnie można używać 4096, czyli 4K, ale ja tutaj zastosuję 512, bo w zupełności wystarczy. Nie będę może opisywał, jak używać Painta. Chodzi mi tutaj tylko o stworzenie czarnego tła z białą, zupełnie białą strzałką, czyli wypełnioną białym kolorem w konturach białych. Zapisuję to najlepiej jako PNG, chociaż jeżeli tworzymy gry komputerowe, to najczęściej zapisuje się to w formacie TGA. Niestety Paint w Windowsie 7 chyba nie da rady, więc używam nomenklatury używanej przez Epica, czyli T jak tekstura, podkreśnik, arrow jak strzałka, no i 01, ponieważ jest to pierwsza tekstura. Jak ją przenieść do silnika? Najzwyczajniej, zapisałem ją gdzieś na pulpicie, więc wystarczy ją przeciągnąć i znajdzie się w silniku. Mogę to zrobić do tego samego katalogu, gdzie ma to jest. Mogę nazwać katalog textures i tam go umieścić, ale umieszczę go tutaj, zapiszę, podaję, że to jest typ tekstury, zapisujemy. Wejdźmy do edycji naszego materiału. Wygląda tak, jak go zostawiliśmy ostatnio. Zmniejszę trochę okienko, żeby dodać właśnie naszą strzałkę do materiału. Jeżeli dodam, no to tylko się pojawi. Nic się z wyglądem materiału nie zmieni, ponieważ nie będzie połączone z niczym. Wygląda tak, czyli strzałka. Mogę na samym początku ją połączyć z base colorem. Wtedy zostanie czerwony kolor zastąpiony na czarny i biały, przedstawiający strzałkę. Oczywiście w pęcie strzałka wygląda dosyć słabo. Lepiej zrobić to w Photoshopie, no ale nie każdy Photoshopa ma. Jeżeli nacisnę Apply, możemy zobaczyć, jak wygląda ta strzałka na czarnym obiekcie. No tutaj jest dosyć ciemno, więc obiekt jest bardziej czarny niż ten tutaj na podglądzie, który jest w otoczeniu jakiegoś budynku i nieba. Jeżeli nacisnę Alt, odznaczam połączenie. Likwiduję to połączenie, ale teraz zrobię coś ciekawszego. Mogę połączyć to ze specularem. Mamy czarny obiekt i błyszczy się tylko to, co jest białe. To, co jest czarne, jest bez błyszczenia. Czyli nie zastępuje to samą jedynką, ale wartościami różnymi. Można też wartościami niepełnymi, niekoniecznie czarny i biały, ale może być też skala szarości. Teraz mogę zrobić coś odwrotnego, jeżeli roughness połączę ze strzałką. Wtedy strzałka jest nieodbijająca, czyli matowa, natomiast reszta obiektu jest błyszcząca. Wygląda to w taki sposób. Można zrobić coś takiego, że będzie to na przykład lampa, która za chwilę się zaświeci, ale o tym za chwilę. Alt, żeby odznaczyć, ewentualnie połączmy to jeszcze z base colorem, wtedy lepiej będzie pasować ten czerwony, ten niebłyszczący element z białą strzałką. Jednakże chciałbym może, żeby strzałka nie była biała, ale żeby była czerwona. Jak to zrobić? Naciskam klawisz M i lewy przycisk myszy. Multiply to jest mnożenie, czyli łączę mnożenie A, a więc to, co będzie czarne, czyli 0 pomnożone razy czerwony, będzie czarne. To, co jest białe pomnożone razy czerwony, czyli 1 razy czerwony, daje czerwony. Dzięki czemu mogę uzyskać czerwoną strzałkę, która w tym przypadku połączona ze specularem się błyszczy, ale powiedzmy, że chcę obiekt, aby niezależnie błyszczał, nieważne co na nim jest wyświetlane. Wygląda tak. Możemy zobaczyć, jak wygląda tutaj bez apply i po apply, czyli zobaczyć różnicę. Wygląda to tak, całkiem nieźle, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ dalej mamy statyczne obiekty. W każdej teksturze mamy klocek, element, węzeł tak zwany, który się nazywa UVS. Klikamy prawym gdziekolwiek i wpisujemy COO, dzięki czemu mamy zaznaczony tekstur Coordinates. Przeciągamy węzeł z tego nowego klocka do UVS Texture Sample, czyli do naszej strzałki. Teraz możemy na przykład zamienić tutaj wartości tego klocka z 1 na 2 i mamy dwie strzałki. Kolejną jedynkę razy 2 mamy 4 strzałki. To służy do powielania naszej tekstury. Ale na przykład zaznaczę to może i usunę, ponieważ chcę coś lepszego. Jeżeli kliknę gdziekolwiek prawym i wpiszę panel przez 2 n lub po prostu część nazwy,
Mam klocek, który też modyfikuje położenie naszej tekstury, ale w trochę bardziej kreatywny sposób. Po lewej stronie mamy prędkość. Jeżeli zmienimy ją na jakąś inną, widzimy, że strzałka się przesuwa. Niekoniecznie w stronę taką, która by była dla nas akceptowalna, bo strzałka raczej porusza się w tą stronę właśnie, więc minus 1 w prędkości wygląda całkiem dobrze. Możemy zaznaczyć klocki i je przenieść, ponieważ będziemy dalej się zajmować różnymi elementami. Połączę 0 z klockiem w Base Color, aby uzyskać czarny, błyszczący obiekt zwierciadlany, czyli coś w rodzaju lustra. I wykorzystam emissive, czyli samo świecenie obiektu. Jeżeli połączę strzałkę z emissivem, to uzyskam coś, co jest wyświetlane na obiekcie, a nie jest po prostu częścią jego tekstury. Po prostu jest tak jakby lampa, która wyświetla tak jakby ze środka pudełka konkretny kolor. A trochę jest za mały, więc jeszcze raz nacisnę M, lewy przycisk i stworzę klocek multiply, żeby pomnożyć siłę świecenia. Ponieważ siła świecenia na razie jest czerwienią, jeżeli dam siłę świecenia razy 10, połączę to, czyli pomnożę 0 razy 10 daje 0, czerwień razy 10 daje nieco mocniejszą czerwień 10 razy. I widzimy teraz, że jest bardziej wyświetlany obiekt. Oczywiście tutaj na podglądzie jest dosyć jasno na otoczeniu, więc nie widać tego świecenia. Powiedzmy, ustawię siłę multiply, czyli czerwień, nasza tekstura razy 80. Akceptuję i teraz tutaj może tego nie widać, ale widać to bardzo dobrze na naszej dosyć ciemnej scenie. Nie dość, że się odbija w podłodze, to jeszcze podłoga odbija się w samym pudełku. No i wygląda to dosyć ciekawie. Jest świecąca strzałka, która pokazuje, że mamy, nie wiem, iść za siebie, w ścianę. No, wszystko jedno. Wejdźmy jeszcze raz. I jeszcze trochę zmodyfikujemy elementy. Może zostawię, żeby odznaczę węzeł z panelem, żeby po prostu strzałka była wyświetlana. Jest świecąca strzałka statyczna, która się nie porusza. Jednakże zastosuję pewien trik. Matematyczny, ale łatwy. Otóż zastosuję nowy klocek sinus, który po angielsku to jest sine. Jest też cosine czy cosine, więc wybieram w tym przypadku sine. Nie ma znaczenia czy cosinus czy sinus. Połączę to ponownie z multiplyem, czyli pomnożę 80 razy sinus. Sinus zachowuje się od plus 1 do minus 1, przy czym do minus 1 no to jest mniejsze od 0, więc daje to samo, a więc 0. Mnożę to razy naszą strzałkę. Niestety brakuje tutaj jeszcze jednego elementu, a mianowicie czasu, ponieważ sinus działa w czasie. I trzeba określić, kiedy następuje cały okres, czyli od 0 do 1 i przez 0 do minus 1 i z powrotem do 0. Lub od jedynki, różnie, zależy czy sinus czy kosinus. Wybieram teraz czas i dzięki temu uzyskałem migające światło, które wygląda tak samo na naszej planszy, nawet miga w tym samym momencie. Możemy oczywiście przyspieszyć miganie, od tego właśnie jest klocek czas. Można zmienić czas na period, żeby zmienić 0, a w tym przypadku akurat 1, bo domyślnie jest 1 na pół, dzięki czemu nieco przyspieszyliśmy miganie i wygląda to tak na naszej planszy i przy okazji miga tak samo w tym samym momencie jak na naszej materiale w edycji. Jeżeli byśmy chcieli, żeby migało w innym momencie, to można do innego obiektu na przykład dodać cosinus. Wtedy ten, który przygaśnie, tamten drugi z cosinusem się rozjaśni i na odwrót. Włączę fizykę, żeby pokazać jak wygląda klocek z dynamicznym świeceniem. Można go oczywiście strzelić. Nie zawsze zachowuje się idealnie fizycznie, zależy jak to policzy silnik. Tutaj akurat wygląda, w tym przypadku akurat wygląda całkiem fajnie.